1595 roku w tym miejscu, przy klasztorze i kościele przede wszystkim świętego Franciszka z Asyżu, powstaje arcybractwo Męki Pańskiej. Fundatorem i założycielem tego arcybractwa, tej wspólnoty jest kanonik, ksiądz kanonik Marcin Szyszkowski, późniejszy biskup krakowski w latach 1616-1630. Właśnie w tym miejscu ksiądz kanonik postanowił ufundować to bractwo w bardzo trudnym czasie dla Kościoła w XVI-XVII wieku, w czasach kontrreformacji, w miejscu, które było ważnym ośrodkiem życia duchowego w Krakowie, na mapie Krakowa. Tutaj synowie świętego Franciszka są obecni od XIII wieku. Duchowość franciszkańska jest otwarta poprzez właśnie życie świętego Franciszka, jest otwarta na duchowość pasyjną i duchowość maryjną. Dzisiaj, jak popatrzymy z lotu ptaka na bazylikę, to wyraźnie widać właśnie takie dwa skrzydła. Jedno skrzydło przylepione do nawy głównej, to jest kaplica Matki Bożej Bolesnej, a drugie skrzydło to jest właśnie kaplica Męki Pańskiej, w której zresztą jesteśmy, w zakrystii tej kaplicy Męki Pańskiej, gdzie bracia arcybractwa już ponad 400 lat gromadzą się, żeby tu się modlić i tutaj przygotowywać do nabożeństw. Istotą duchowości arcybractwa Męki Pańskiej jest to, co jest wyciśnięte, czy jest pieczęcią arcybractwa. W 1500 roku Michał Anioł zakończył pracę nad niezwykłym dziełem Pieta. Ona znajduje się obecnie w Bazylice Świętego Piotra. Postać Maryi, która przyjmuje po śmierci ciało Jezusa w swoje objęcia, to jest wyraz bólu, współcierpienia, bliskości, ale też niezwykłego symbolu właśnie śmierci, współczucia dla śmierci Pana Jezusa, dla Jego męki. I właśnie Pieta stała się pieczęcią arcybractwa. Ona najbardziej tak obrazowo tłumaczy nazwę łacińską, oryginalną nazwę łacińską, która została ukształtowana czy nadana przez księdza kanonika Marcina Szyszkowskiego. Spróbuję ją wypowiedzieć. Archi confraternitas compassionis Jezu Christi et Beatissime Marie Krakowiensis. Właśnie to jest istota tej wspólnoty, która tutaj zaczęła się gromadzić, żeby głębiej przeżywać Mękę Pańską. Oczywiście modlitwa jest jakby fundamentem tej wspólnoty, ale od początku, w tym trudnym czasie XVI wieku, XVII, jak i późniejszych lat, właściwie do zaborów, rozbiorów Polski, oprócz tego fundamentu, oczywiście bracia byli równie zaangażowani społecznie i posiadali bardzo wiele przywilejów, które czyniło to bractwo bardzo taką prężną wspólnotą, która oddziaływała no, tutaj nie tylko na Krakowian, ale o wiele szerzej. Bracia prowadzili działalność charytatywną, wychowawczą i posiadali przywileje, które zostały nadane przez królów polskich, ponieważ od początku to arcybractwo miało w swoich szeregach nie tylko znakomitych Krakowian, ale również polskich królów. Czterech polskich królów oficjalnie należało do arcybractwa Męki Pańskiej. Zygmunt III Waza, jego dwaj synowie, Władysław IV, Jan Kazimierz oraz król Jan Sobieski.
Królowie, którzy tutaj przychodzili i modlili się z braćmi, przede wszystkim nadali taki przywilej, czy wiele przywilejów, ale na dwa przywileje warto zwrócić uwagę. Pierwszy przywilej związany właśnie głęboko z Ewangelią i z męką pańską, szczególnie z przesłaniem męki pańskiej, czyli z tym faktem najważniejszym, że męka Jezusa, cierpienie Jezusa, to jest moment naszego uwolnienia od grzechu, od śmierci, od działania złego ducha. To wszystko widzimy w symbolu uwolnienia Barabasza, z którym możemy się identyfikować. I tym takim chyba najmocniejszym przywilejem, symbolicznym symbolem, przywilejem dla arcybractwa było przywilej uwalniania raz w roku człowieka, który był skazany na karę śmierci. Było uwolnienie tak zwanego gardłownika. On przebywał po osądzeniu w więzieniu w ratuszu krakowskim i stamtąd bracia mogli przyprowadzać go tutaj właśnie na mocy tego przywileju i też być odpowiedzialnym za jego resocjalizację. To był wielki przywilej, który potem oczywiście przestał być przywilejem czy zaginął, ponieważ przyszły trudne czasy dla Polski rozbiorów, więc te przywileje po prostu przestały istnieć. Drugi taki charakterystyczny przywilej to było uwalnianie ludzi, którzy zaciągnęli długi, czy też siedzieli w więzieniu. To byli tak zwani debitorzy. Też bracia mieli taki przywilej uwalniania ich od długów. Oczywiście tymi, którzy sponsorowali wypłacenie tych długów, byli bracia z arcybractwa. Najczęściej to byli po prostu królowie. To są takie symboliczne przywileje, które one pokazują na to, czym arcybractwo było w historii, czy może nawet do dzisiaj jest, aczkolwiek nie mają już przywilei bracia takich. Bracia nie działają charytatywnie, czy na polu wychowawczym. Pozostaje tutaj dwie rzeczy bardzo ważne, mianowicie medytacja męki pańskiej, nabożeństwa, wspólna modlitwa i druga rzecz to jest świadectwo życia chrześcijańskiego. Bardzo jednoznaczne świadectwo życia Ewangelią w świecie. Ludzie, którzy przychodzą tutaj, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, zwracają uwagę, czy powiedzmy, na ten fenomen wyglądu braci, bo rzeczywiście bracia zachowali stroje czy formę nabożeństw przez te kilka wieków w niezmienionej postaci. Więc ludzie są przyciągani przede wszystkim modlitwą, śpiewem łacińskim i sposobem ubierania, czyli głównie tutaj chodzi o... Trudno to nazwać. Kiedyś mówiono, że bracia są ubrani w habity, ale to bardziej to jest nie tyle habit, co wór pokutny z kapturem, który całkowicie zakrywa twarz i właściwie całego brata modlącego się. Ta forma nabożeństw, która przyciąga tą formą zewnętrzną, może nawet dla niektórych spektakularną, tajemniczą, to nie jest istota arcybractwa. Istotą jest modlitwa i świadectwo chrześcijańskie. Ale oczywiście sama modlitwa czy forma modlitwy, ona jest bardzo charakterystyczna, ponieważ taka była główna myśl założyciela, żeby medytując mękę pańską, rzeczywiście bracia nie tylko składali hołd Chrystusowi, ale również sami przygotowywali się na dobrą śmierć.
I jeszcze wracając do godła arcybractwa Męki Pańskiej, jakby drugą nazwą arcybractwa Męki Pańskiej jest również tytuł taki, że to jest bractwo dobrej śmierci. Dobrej śmierci. Oczywiście tutaj wzorem czy odniesieniem jest ten moment, który widzimy właśnie na pieczęci, czy jest odniesieniem do piety. Kiedyś bracia działali rzeczywiście nie tylko tutaj wewnątrz bazyliki, poprzez właśnie modlitwę charakterystyczną dla arcybractwa, ale też arcybractwo miało to odniesienie, powiedzmy, do tego działania na zewnątrz. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, pozostaje modlitwa i świadectwo chrześcijańskiego życia. Natomiast sama modlitwa, taka, która jest kontynuowana nieprzerwanie od XVI-XVII wieku, to są nabożeństwa w okresie Wielkiego Postu. Nabożeństwo 15 stopni Męki Pańskiej, każdy piątek Wielkiego Postu. Bracia spotykają się również w każdy pierwszy piątek miesiąca, tutaj na mszy świętej. I jest jeszcze takie specjalne nabożeństwo w święto podwyższenia krzyża z procesją jerozolimską. To, co warto podkreślić jeszcze, jeśli chodzi o nabożeństwo, to jest pewna struktura. Ona niewiele uległa zmianie, ale śpiew braci, który jest charakterystyczny, który jest jakby antyfoną pomiędzy 15 stopniami Męki Pańskiej, to jest wezwanie do pokuty i do pamięci na dobrą śmierć. Memento homo mori, co w języku polskim tłumaczymy, pamiętaj człowiecze na śmierć, a za grzechy pokutuj, bracia to dodają. To jest bardzo ważny motyw w Wielkim Poście i tak jak patrzę na nabożeństwa arcybractwa Męki Pańskiej w każdy piątek Wielkiego Postu, to widać, że z tygodnia na tydzień, tak w trakcie upływu właśnie Wielkiego Postu, jak Wielki Post biegnie, to przybywa ludzi modlących się w czasie tych nabożeństw. Charakterystyczną rzeczą i myślę taką bardzo wielowarstwową i piękną jest procesja braci. Każde nabożeństwo, bracia tutaj w tym miejscu, w tej zakrystii, w której jesteśmy, tutaj przygotowują się do tej procesji. Wychodząc stąd, idąc do ołtarza głównego, czy kiedy rozpoczynają się modlitwy w czasie każdego piątku w Wielkim Poście, a później razem z wszystkimi, kiedy idziemy w procesji po krużgankach, wtedy chyba najbardziej tak od strony wizualnej widać to przesłanie główne, nie tylko nabożeństwa, ale wydaje mi się, że nawet ludzkiego życia, ponieważ procesja jest takim symbolem. To jest droga. Droga, idziemy razem. To jest droga Kościoła, droga nawrócenia, droga powrotu do Boga. Na czele bracia niosą krzyż, na czele procesji idą bracia. Śpiewamy Stabat Mater, czyli wzywamy wstawiennictwa Maryi i prosimy ją o to, żebyśmy razem z nią dobrze odkryli całe przesłanie Męki Pańskiej. W procesji jest niesiony Najświętszy Sakrament. To jest nasza siła, to jest obecny Chrystus, nasz pokarm na drogę, nasz wijatyk. I cała ta procesja, podczas której też niesiemy świece, jest
i modlitwą, i medytacją, i jest czuwaniem, wyrażeniem właśnie tego czuwania. Czuwania, którym wyrażamy pragnienie spotkania z Chrystusem, nie? Idziemy na spotkanie z Chrystusem, które się na pewno dokona w naszej śmierci. I to wezwanie memento, ono nie tyle jest wezwaniem do jakiegoś lękowego przeżywania życia, ale do tego, żebyśmy tą pamięć o jedności z Chrystusem, o spotkaniu z Chrystusem, żebyśmy tą pamięć odnawiali przy różnych momentach naszego codziennego życia.